Cześć wam wszystkim z tej strony Panda, dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Brawl z tym razem będzie to 5 Koled przeciwko 5 brok. Niedawno wyszła Koled, więc pora na taki odcinek. Jeżeli chcecie więcej odcinków z serii 5 vs 5 to rozwalcie tutaj licznik, łapeczek w górę, 2500 łapek w górę i kolejny odcinek. Oraz przypominam, że w tym odcinku również możecie zgarnąć 20 zł Google Play. Jedyne co musicie robić to zostawić komentarz na dole, łapeczkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Subskrypcję również musicie. Się mieć jako publiczne no i jeżeli będzie 4000 łapek w górę, no to wtedy robię wam wyniki konkursu, tak jak to było pod innymi filmami, a ja już nie przedłużam lecimy z pierwszą giereczką. Gram tutaj z Klanowiczami oraz z widzami z Instagrama, więc jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie na Instagramie, no to zachęcam! Pierwszy link w opisie. Mamy już tam ponad 21 tysięcy obserwujących. Chciałbym, żebyśmy do końca tego roku wbili 30 tysięcy, więc fajnie było, gdyby nam się to udało. Dlatego zapraszam wszystkich, kto jeszcze nie obserwuję, tam są również zdjęcia moje, więc zachęcam do wpadania. No a my co? skupiamy się już na gieretce, możemy się już w sumie strzelać, bo widzę, że wszystkie tutaj kolet są. Nie jednej a nie jest, dobra, wyszła z krzaka, myślałem, że jej nie było. OK. 5 na 5, no to lecimy, zobaczymy, kto wygra. Możecie obstawiać w komentarzach, jak myślicie? Czy wygrają broki, czy jednak wygrają kolet. Ja na razie nie będę zdradzał tego, co myślę. Powiem wam. Pod koniec odcinka, zresztą pod koniec odcinka trochę bez sensu, bo już wtedy będzie wiadomo. No ale nieważne, napiszcie w komentarzach, jak obstawiacie, właśnie która, która postać wygra. Jeszcze myślałem nad nową serią, jako że teraz można grać 1v1, to mógłbym na przykład robić 1v1 na jakiejś postacie, coś takiego jak 5 versus 5, tylko zamiast 5 postaci na 5 to by była 1 na 1, na przykład nie wiem. Jeden Dynamite przeciwko, jeden Barley i zobaczyć, kto właśnie wygra. Myślę, że coś takiego mogłoby być spoko. Jeżeli coś takiego by chcieliście, no to napiszcie po prostu w komentarzach. No, nie powiem, że idzie nam troszkę słabo. Jestem dosyć mocno obity, ale już się uleczam, więc jest git. Mam też ULTA, więc mogę na spokojnie wjechać w jakiegoś broka za chwilę. Jest nas ośmiu w sumie chyba. 4 na 4, chociaż nie, teraz jest chyba 4 na 3 broków, znaczy 4 broki na 3 kole, tak mi się wydaje, no ale zaraz się to wszystko okaże, no teraz chyba za chwilę padnę, tam są te 3 broki, nie no musi być, musi być ich więcej 100%, tak mi się wydaje. Nie no, czterech jest. Czterech jest i trzy kolet. Ok, no to zobaczymy. Może uda nam się to jeszcze wygrać. Wszystko się za chwilę okaże, okej. Okay, troszkę mnie tam poobijali, ale uciekam. Tego też mocno obiłem, szczerze mówiąc, tylko że jak oni będą mieli ulta, to będzie ripek. Szkoda. Szkoda, że trafiłem akurat w kolet. Gdybym trafił do tego broka, byłoby to o wiele lepsze. Czterech na dwóch i mamy raczej ripkę. jeszcze spróbuję użyć. Tutaj ulta, no niestety nie zdążyłem, więc pierwsza gra jest to gierka wygrana przez broków, więc mamy 1 do zera dla nich. Oczywiście gramy do trzech wygranych. No i co, przechodzimy do drugiej gierki. Dobra, startujemy z drugą giereczką, Zobaczymy, kto teraz wygra. W tamtej gierce wygrały Broki. Może teraz uda nam się wygrać, zobaczymy. Ja gram oczywiście jako kolet, bo dużo osób jeszcze kolet nie ma tak naprawdę. Z Klanowiczów to może z tych, co byli oczywiście online, to było chyba trzech. No i ta trójka, właśnie gra reszta, to jest jedna osoba chyba z Instagrama oraz Luke Sole. A wśród Broków to większość chyba z Instagrama, bo tam dałem właśnie relacje. I kto pierwszy wbił, ten sobie pyka z nami, więc. Fajna opcja tutaj, polecam obserwować. No i zaczęliśmy. Troszkę obiłem tego broka. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Nie zbieramy oczywiście cubów. Czasami ktoś tam zbiera, więc w kolejnej rundzie ja też sobie zbiorę. Skoro każdy zbiera, to dlaczego ja miałbym sobie nie zebrać? No. Mówiłem im, żeby nie zbierali mimo wszystko i tak sobie zbierają. Ten brok chyba zaraz padnie i będziemy mieli czterech na czterech, tak jest, więc zobaczmy, może tym razem uda nam się wygrać. Jeszcze ten brok może być mocno bity, niestety nie udało się go zabić i uciekł. Chociaż nie, ktoś padł, ktoś padł, nie zauważyłem kto. Chyba to był brok, szczerze mówiąc. Okej, okay. jest ich czterech, nie, tu była jednak kolet, okej, okay. ale ten brok padnie. Ten brok padnie na 100%, tak jest, dobiłem go, więc mamy trzech na trzech. Są szanse, są szanse, że uda nam się to wygrać. Tego broka raz trafiłem, ale on też mnie trafił i jestem mocno obity. Obym tutaj nie zdedał. ok, udał się. Brok zabił Broka. Nie no, coś pięknego. Gratulacje. Smutna Minka. No niestety, Byczku. Sam tak zrobiłeś. Obydwoje użyliście ulta. Jeszcze Kolet prawie go dobiła. Naprawdę mało brakło. Ja też mam ulta i trzy kiuby, więc może uda mi się go dobić. Zaraz spróbuję sobie w niego wjechać. Myślę, że to będzie spoko opcja. ok, teraz... Niestety go nie dobiłem, ale teraz uda mi się. Tak jest. I mamy jeden na jednego. Jeden na jednego. Ja gram kolet, on gra brokiem. On ma chyba tyle samo cubów co ja, z tego co widziałem. Więc może być ciężko mi. ok, trafił mnie dosyć mocno tutaj bije. Ja mam jeszcze jednego cuba, bo mi rozwalił. No, zobaczymy, zobaczymy kto wygra. Okej, okay, trafiłem go jeszcze, jak trafię go właśnie gadżetem. Cyk. No i mamy Winka bardzo ładnie. Wygraliśmy, więc teraz mamy 1 do 1 i przechodzimy do trzeciej rundy. Zaczynamy trzecią rundę. Zobaczymy, kto teraz wygra. Tak jak mówiłem na początku, obstawiacie w komentarzach. Aktualnie jest 1 do 1, gramy do 3 wygranych, więc zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Szczerze mówiąc, myślałem, że broki szybciej nas tutaj będą niszczyć, ale jak widać, w drugiej jerce troszkę się odbiliśmy. No i mamy 1 do 1, więc nie jest aż tak źle, szczerze mówiąc. Yy, mamy tutaj wszystkie te koled, ok, więc możemy się strzelać. Nie ma na co czekać. Ten odcinek też może być dosyć długi, jeżeli zagramy wszystkie 5 gier, yy, więc nie chcę. Też tego za bardzo przedłużać i Was zanudzać. No i zobaczymy, kto w trzeciej gierce zwycięży. Też chcę Wam powiedzieć, że niedługo będzie top model, tylko czekam, aż wyjdą te nowe skiny. Na razie wyszedł ten skin do El Primo, Mask Spike, i wyszedł jeszcze. Jak on się nazywa. Nie, nie wyszedł jeszcze ten do Sandy chyba, chyba za dwa dni ma być, czy coś takiego. Więc jak wyjdzie ten skin do Sandy, to myślę, że wtedy sobie nagram top model. Wiem, że dawno nie było, więc niedługo wracamy sobie. No i zobaczymy, jak wam się właśnie top model spodoba. Niestety zabił nam koled, więc szkoda, ja go zabiłem, więc o tyle dobrze. Czy mamy znów 3 na 3, nie wydaje mi się, bo widzę tylko Bartka jako koled, więc może być ciężko. Ich jest chyba czterech, tak naprawdę i raczej będzie, no właśnie, raczej będzie Ripek. Bartek też zginął. Jestem sam na trzech, sam na trzech, czy chociaż jednego uda mi się porobić? Może tego? Tak jest, porobiłem go jeszcze, zbieram tutaj, mijam ich. Nie no, nie ma szans, że ich porobię, ale no ładnie zabiłem chociaż jednego, więc tym razem się nie udało. Dwa do jednego wygrywają Broki. No i teraz lecimy sobie z czwartą giereczką. Ok, zaczynamy kolejną giereczkę. Zobaczymy, komu uda się tym razem zwyciężyć. Lecimy oczywiście na prawą stronę, broki na lewą, i mam nadzieję, że tym razem my wygramy. Aby było trochę ciekawiej w tym odcinku, ponieważ jest aktualnie 2 do 1. Jeżeli wyrównamy, to będzie 2 do 2. No i potem wszystko się z, wyjaśni w ostatecznej rundzie. Okej, okay, ja już sobie go obijam, kurczę szkoda, gdybym go trafił ten za drugim razem, może by to troszkę inaczej wyszło i udałoby mi się go dobić. Tutaj jakiś jeden sobie idzie, spróbuję na niego zapolować. Brok bez skina, ciekawa sprawa, bo chyba tylko on jest bez skina szczerze mówiąc, wszyscy inni mają najczęściej tego skina niebieskiego z karnetu. Albo mają tego boombox Broka. Z tego co widziałem, mało osób też ma tego skina. Czerwony brak, ja go na przykład mam i bardzo lubię. A tym bardziej, mało osób ma właśnie Broka bez żadnego skina. Więc ciekawa sprawa. Okej, okay, czy ja go dobiję? Niestety nie, mało brakło, szczerze mówiąc. 8 osób zostało. Pomogę tej kolet, bo ona ma. No właśnie, nieciekawą sytuację i szkoda, szkoda, że nie użyłem tego ulta, mogłem to w sumie zrobić, ale mimo wszystko damy radę go dobić. Tak jest bardzo ładnie. Pomogłem tej koled Niech ona sobie zbierze tego cuba. No i co? Zostały chyba cztery broki, tak jest czterech na trzech znowu. Miejmy nadzieję, że nie będzie to tak jak w pierwszej gieretce i przegramy, tylko tym razem uda nam się zwyciężyć. Zaraz się wszystko okaże. Tutaj ten jeden brok chyba ma awka, szczerze mówiąc. Tak dziwnie jakoś strzela. Okej, okay, stoi w miejscu. Nie, czemu ja to zmisowałem przed chwilą? Kurczę, gdybym to trafił, to by pewnie on już leżał i byłoby 3 do 3. Szkoda, ale miejmy nadzieję, że to nie będzie jakiś wielki błąd i uda nam się mimo wszystko wygrać. Tak naprawdę, my mamy troszkę więcej kubów, tak mi się wydaje. Ja mam jednego, tutaj ta kolet ma 3, ta na dole ma chyba 2, a oni tak naprawdę tych kubów nie mają, więc. Może jednak uda nam się to wygrać, zaraz się wszystko okaże. Tego broka chciałbym sobie porobić, bo on taki jakiś dziwny jest. Czasami strzela, czasami nie. Jakby miał jakieś lagi. Jeden brok też umarł od drugiego broka, więc o tyle dobrze. No i raczej broki tutaj przegrałem. Zobaczcie, ten brok powinien sobie paść tutaj od góry. Cyk, ja też padłem, ale on leży. I co mamy? Dwóch na jednego? Kolec, się nie strzelajcie. I jak to będzie wyglądało? Mamy winka, mamy winka, więc bardzo ładnie 2 do 2 i przechodzimy do ostatecznej rundy. Zaczynamy ostatnią rundę, aktualnie 2 do 2, no i zobaczymy, komu uda się zwyciężyć. Ja jestem naprawdę bardzo ciekaw. Moim zdaniem, broki mają jakby o wiele większą przewagę. I myślałem, że oni nas tutaj rozwalą 3 do 0, a jak widzicie jest 2 do 2, więc ten buff, właśnie kolet, bardzo dużo przyniósł, i dzięki temu kolet jest troszkę lepsza. Tym bardziej w grupie, szczerze mówiąc, jest ona naprawdę bardzo spoko, No i zobaczymy, kto wygra. Mimo wszystko, i tak myślę, że raczej broki zwyciężą, ale jak widzicie, nie idzie im aż tak łatwo, jak myślałem. Niestety padłem, kurczę. Szkoda, troszkę będziemy musieli to wszystko w taki sposób oglądać. Jestem ciekaw, jak to się wszystko to, yy, potoczy. No, niestety, jest aktualnie 5 do 4 dla Broków, więc zobaczymy. Ale coś czuję, że będzie raczej Lipa, skoro ja tak szybko padłem. Wszystko się zaraz okaże. Ten Brok powinien zaraz paść. Ok, jeszcze drugi ult na Bartka. Bartek uciekł na szczęście, więc ładnie. Ten Brok też tutaj cofnął. Lukę widzę, że dosyć wysoko podchodzi. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Nie daje się też obijać, więc spoczko, ładnie tutaj gra. Teraz mocno dostał, więc musi tam uciekać. Tutaj dwie kolet klepią, uciek, uciek właśnie przez ścianę to jest też plus dla broków, że oni mogą sobie uciekać no bo gdyby tam była kolet, to ona by już pewnie padła przez tą ścianę i brok zabił kolejną kolet i jeszcze jedną Ojojoj, oj, tutaj jest pogrom totalny. 5 broków, 5 broków aż na sam koniec, więc. Wow, naprawdę mocno nas rozwalili w tej ostatniej rundzie. Ja jeszcze tutaj podziękuję wszystkim. Również Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.